Powiedzmy, że mamy dwa odwzorowania, niech się nazywają S i T. To są odwzorowania z R, N, W, R, M. I teraz zdefiniujemy ich sumę. Co to znaczy dodać dwa odwzorowania? Czyli co to będzie S plus T? No, żeby zdefiniować odwzorowanie, to musimy powiedzieć, jak ono działa w punkcie X. X należy do Rn, czyli co to jest S plus T w punkcie X? No i teraz naturalna definicja jest taka, powiedzmy, tak jak w przypadku funkcji jednej zmiennej o wartościach rzeczywistych, że co? Bierzemy, liczymy wartość S w punkcie X, liczymy wartość T w punkcie X. Otóż obie te wartości to są wektory w Rm. No skoro tak, mogę je dodać. No, czyli mam S od X plus T od X. I w ten sposób to S plus T jest ponownie odwzorowaniem z Rn w Rm. Tak, czyli tak jak dla funkcji jednej zmiennej, wartość sumy odwzorowań w punkcie to jest suma wartości w punkcie. Teraz, jeżeli mamy liczbę rzeczywistą, powiedzmy, że C to jest liczba rzeczywista, to mogę zdefiniować mnożenie odwzorowania przez liczbę. Czyli co to będzie CT w punkcie X? No, to znowuż definicja jest naturalna, byłaby taka, że liczę T od X. T od X to jest wektor w Rm i ja ten wektor mogę pomnożyć przez liczbę. Może tutaj dostawię nawias, żeby to było wyraźnie widoczne. Prawda? T od X to jest element z Rm, mnożę przez liczbę C. W ten sposób CT jest ponownie odwzorowaniem z Rn w Rm. No, czyli mam dwie definicje. Suma odwzorowań i pomnożenie odwzorowania przez liczbę. Zwróćmy uwagę, że te S i T nie muszą być liniowe, aby ta definicja pracowała. To te obie definicje pracują dla dowolnych odwzorowań z Rn w Rm. Czyli mogę je dodawać i mogę je mnożyć przez liczbę. Teraz, jeżeli S i T są liniowe, czyli powiedzmy, że są, czyli jeżeli S, T liniowe, to co ja wiem? To ja wiem, że każde odwzorowanie liniowe jest mnożeniem przez pewną macierz, czyli wiem, że S w punkcie X, tak, istnieje pewna macierz A, taka, że S w punkcie X to jest macierz A razy wektor X, i istnieje pewna macierz B, taka, że T w punkcie X to jest macierz B razy wektor X. Teraz, jeżeli zapiszemy macierze A i B w postaci kolumnowej, zapiszmy je może tutaj, czyli macierz A to ma swoje kolumny A1, no ich jest tyle, jaki jest wymiar dziedziny, czyli ich jest N, A1, A, N i wszystkie te kolumny to są wektory w Rm, no i podobnie B możemy zapisać w postaci kolumnowej, ona ma swoje kolumny B1, aż do Bn. No i zobaczmy. I teraz policzmy, zobaczmy, co się stanie z S plus T. Co to będzie S plus T? Czyli liczymy. S plus T w punkcie X to jest S w punkcie X zgodnie z naszą definicją plus T w punkcie X. Teraz S w punkcie X to jest A razy X. A T w punkcie X to jest B razy X. Teraz jeżeli X to jest, ma swoje współrzędne X1 aż do Xn, no to co? To zgodnie z regułami mnożenia macierzy, co to jest AX? AX to jest kombinacja liniowa kolumn macierzy A, czyli to jest X1A1 plus X2A2 plus Xn. An, prawda, to jest ax. Plus, no bx, bx to będzie analogiczna wielkość, tylko zamiast kolumn A będą kolumny macierzy B, czyli x1, b1 plus xn, bn, to jest bx. No dobrze, ale zapiszmy to teraz trochę inny sposób, mianowicie tak, to jest kombinacja liniowa x1 razy a1 plus b1, a1 plus b1, tak? Plus mam x2, tu też mam x2, x2 razy a2 plus b2 i tak dalej, plus xn razy
AN plus BN. Ale teraz widzę, że ta kombinacja liniowa to jest iloczyn wektora x przez pewną macierz. No jaką macierz? No zapiszmy tę macierz, prawda? Jej kolejne kolumny są sumami kolumn macierzy A i B, czyli to jest taka macierz A1 plus B1, to jest jej pierwsza kolumna, A2 plus B2, to jest jej druga kolumna, aż do AN plus BN. Tak? Czyli to jest iloczyn takiej macierzy przez wektor x1, xn. No jaki z tego jest wniosek? Otóż po pierwsze, ponieważ takie odwzorowanie, czyli mnożenie macierzy przez wektor zawsze jest odwzorowaniem liniowym, to widzę z tego, że suma odwzorowań S, jeżeli S i T są liniowe, to suma odwzorowań liniowych jest odwzorowaniem liniowym. No dlatego, że ta suma odwzorowań jest reprezentowana przez taką macierz. Po drugie, no jeżeli widzieliście być może już dodawanie macierzy, no właśnie to jest coś, co nazwiemy sumą macierzy. To jest pewna macierz i, prawda, czyli ta macierz możemy zdefiniować w ten sposób dodawanie macierzy, że to jest macierz A plus macierz B. I to mogę potraktować jako definicję, definicja sumy macierzy. No, być może widzieliście już sumę macierzy, że po prostu dodajemy odpowiadające elementy macierzowe, no ale można się zapytać, dlaczego? Skąd taki pomysł, żeby w ogóle dodawać macierzy? No da się, ale po co to robić? Tak? Jeżeli macierze reprezentują nam układy równań, to dodawanie macierzy nie bardzo ma jakąś interpretację. Natomiast jeżeli macierze reprezentują nam odwzorowania liniowe, tak jak tutaj, no to widać, że to jest naturalna ta definicja dodawania, dlatego że jeżeli macierz A reprezentuje odwzorowanie liniowe S, macierz B reprezentuje odwzorowanie liniowe T, to suma tych odwzorowań jest reprezentowana też przez macierz i rozsądnie jest właśnie wtedy ta macierz jest sumą macierzy. No w ten sposób widzimy, że suma odwzorowań jest reprezentowana przez sumę macierzy. No i podobnie zróbmy teraz iloczyn macierzy przez liczbę. Znowuż. Powiedzmy, że T jest odwzorowaniem liniowym, T jest reprezentowane przez macierz B, czyli co to jest CT? Policzmy CT. CT w punkcie X, no to było C razy T w punkcie X, no ale T w punkcie X to jest macierz BX, tak? No i teraz już mam macierz B, to wiem, że to jest C razy taka kombinacja liniowa. X1, B1 plus XN, BN. No a teraz to C to po prostu mogę pomnożyć tutaj każdy wektor przez C. I w ten sposób mam tak X1, CB1, tak to mogę napisać, plus X2, CB2 plus i tak dalej, xn razy cbn. Ale znowuż widzę, że ta kombinacja liniowa mogę ją reprezentować jako mnożenie wektora x przez pewną macierz. No jakie są kolumny tej macierzy? No pierwsza kolumna to jest cb1, druga kolumna to jest cb2 i tak dalej, aż do cbn razy x1, xn. No i ponownie widzę, jaki z tego morał. No morał z tego jest taki, że po pierwsze iloczyn odwzorowania liniowego przez liczbę jest odwzorowaniem liniowym, no dlatego, że jest reprezentowane przez mnożenie wektora x przez pewną macierz, a po drugie mogę potraktować to jako definicję mnożenia macierzy przez liczbę. Prawda? Znowuż, można zdefiniować mnożenie macierzy przez liczbę w ten sposób, że każdy wyraz tej macierzy mnoży się przez liczbę, ale ponownie, no, jaką to ma interpretację? No widać, że to ma naturalną interpretację, że jeżeli macierz B reprezentuje nam odwzorowanie liniowe, to macierz C razy B właśnie w ten sposób, że mnożę każdy wyraz tej macierzy przez liczbę, reprezentuje mi iloczyn tego odwzorowania liniowego przez liczbę C. Czyli to mogę potraktować jako definicja, znowuż, definicja CB, czyli iloczynu macierzy przez liczbę. Czyli widzimy, że te definicje dodawania macierzy i mnożenia macierzy przez liczbę no, są naturalne no, właśnie w tym sensie, że jeżeli
macierze traktujemy jako reprezentanty odwzorowań liniowych, no to sumie macierzy odpowiada suma odwzorowań i iloczynowi macierzy przez liczbę odpowiada iloczyn odwzorowania przez liczbę.